Ja mam takie pytanie do pana profesora. Jak odwrócić spustoszenie transformacji ustrojowej? Zostało zniszczone 8,5 tysiąca zakładów przemysłowych i w tym strategiczne zakłady jak stocznie, które zatrudniały 20 tysięcy pracowników, a w innych miastach w całej Polsce było zatrudnione 200 tysięcy pracowników. I to dawało razem 2 miliony miejsc pracy i utrzymanie 6 milionów ludzi. Jak to można odwrócić? Jak zaradzić? Dziękuję za to pytanie. Proszę Państwa, pierwsza podstawowa rzecz, to jest bardzo ważne, żeby społeczeństwo w Polsce zdało sobie sprawę ze spustoszenia, które zostało dokonane w ciągu 25 lat. Bo my niejako w Polsce dzisiaj żyjemy na kredyt. Polska, no można powiedzieć, są takie miejsca w Polsce, które nadal wyglądają dosyć ładnie. Jest jakaś znaczna część ludzi w Polsce, no, która, może powiedzieć, cieszy się dobrobytem. Ale w dużej mierze w tej chwili Polska jest krajem żyjącym na kredyt. To tak, jakbyśmy żyli na kredyt. My więcej niejako wydajemy, niż my jesteśmy w stanie w tej chwili na siebie zarobić. I spustoszenie, które zostało w Polsce, można przyrównać do klęski cywilizacyjnej. To, co pan powiedział. Prywatyzacja, którą można określić jako prywatyzację patologiczną. Zniszczenie 8,5 tysiąca zakładów pracy. Wyprowadzanie z Polski olbrzymich sum pieniędzy za granicę. Sprzedaż systemu bankowego i tak dalej. Jest to Polska niejako tak jakby została podbita w wyniku wojny. Oczywiście to wojna niekrwawa, ale spustoszenie, które zostało dokonane w polskiej gospodarce, można przyrównać do straty wojennej. I teraz pierwsza rzecz, musimy sobie zdawać sprawę właśnie z tej sytuacji. Wszyscy, łącznie z młodzieżą, co się stało w Polsce? Jak już znamy sytuację, jak już wiemy, jaka jest diagnoza, to wtedy, żeby dobrze coś zaleczyć, to trzeba wiedzieć, gdzie jesteśmy. Pierwsza rzecz, jak to nie statek, to trzeba załatać dziury. Ja uważam, że pierwszą podstawową dziurą, jeżeli chodzi o Polskę, która powoduje te właśnie topienie się nas jako kraju, to jest dziurawy system podatkowy. Pierwsza rzecz, jaką należy naprawić w Polsce, i to można zrobić stosunkowo łatwo, to jest naprawa dziurawego systemu podatkowego. Bo dzisiaj system podatkowy jest oparty o podatek dochodowy. I duże firmy, często firmy zagraniczne, korzystają z różnych ulg podatkowych, jeżeli chodzi o podatek dochodowy. Poza tym zatrudniają specjalistów od robienia kosztów. W rezultacie, w sytuacji, kiedy są duże koszty, firmy nie płacą podatku. W rezultacie my nie mamy faktycznie żadnej korzyści z tego faktu, że taka firma u nas działa. Jedyna korzyść to jest to, że ta firma wypłaca płacę pracownikom. Ale to jest tylko około 10% potencjalnego zysku związanego z istnieniem takiej firmy w Polsce. Aby zmienić tą sytuację, aby poprawić tą sytuację, zamiast podatku dochodowego proponuję wprowadzić podatek obrotowy. Bo w tym momencie nie będzie można już robić kosztów. W tym momencie wszystkie firmy, duże i małe, łącznie z bankami, będą musiały płacić podatki. I to, myślę, że doprowadzi do tego, że zyskamy około 70 miliardów złotych. Oprócz tego, drugą rzeczą, co można zrobić, to jest naprawa funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego. Większość banków jest w tej chwili w rękach zagranicznych. One nie są zmuszane do korzystania z usług z Narodowego Banku Polskiego. Często swoje fundusze czerpią z banków zagranicznych. Na tych funduszach z banków zagranicznych, które później są przekształcane w kredyty dla ludności, Polska nie czerpie żadnych korzyści. Należy spowodować, że, że,
że banki zagraniczne działające w Polsce muszą niejako korzystać przede wszystkim z usług Narodowego Banku Polskiego dla zasilania swoich kapitałów. Następną rzeczą, którą można zrobić, to jest spowodowanie tego, że firmy działające na terenie Polski nie mogą korzystać z żadnych rajów podatkowych. Proszę Państwa, najpopularniejsza gazeta w Polsce, jakim jest Gazeta Wyborcza, oparta o firmie Agora, nie płaci żadnych podatków w Polsce. To świadczy o patriotyzmie tej gazety. Agora nie jest zarejestrowana w Polsce jako firma. Należy spowodować, że wszystkie firmy medialne, w szczególności medialne, takie jak gazety, telewizje, stacje radiowe, są niejako zmuszone do tego, aby prowadzić swoją działalność w oparciu o rejestrację swojej działalności w Polsce. W ten sposób znowu unikniemy uciekania w Polsce od podatków. To jest pierwszy krok. To jest pierwszy krok dla uzdrowienia tego państwa. Kolejnym krokiem, oprócz systemu podatkowego, należy też naprawić polską energetykę. Wspomniałem o tym, że Polska ma olbrzymie złoża węgla brunatnego, kamiennego, a także źródła energii w postaci geotermicznej, energii geotermicznej. Można w Polsce zbudować tanie elektrownie oparte o energię geotermiczną. Budowanie energii jądrowych jest bardzo kosztowne. Są te inwestycje obliczone co najwyżej na 30 lat. Oparcie polskiej energetyki o złoża geotermiczne jest dużo prostsze i dużo tańsze. I faktycznie będzie umożliwiało eksport energii elektrycznej z Polski za granicę. To jest olbrzymia perspektywa dlatego, żeby zwiększyć bogactwo Polski. Jest jeszcze wiele innych kroków, które można podjąć, ale na razie myślę, że uzdrowienie systemu podatkowego oraz uzdrowienie polskiej energetyki to będzie dobry początek. Szanowny panie profesorze, miło mi, że się tak spotkaliśmy tutaj w takim gronie. Ja wiele lat temu odkryłem, że przyczyną wszelkiego zła na świecie jest konstytucja, czyli swojego rodzaju umowa społeczna, która jeżeli jest dobra, to dobrze się dzieje, a jeżeli jest zła, to się niestety źle dzieje i wszystkie ustawy, które o nią są oparte, są po prostu złe z gruntu. W związku z tym 18 lat temu ja podjąłem pracę, żeby napisać konstytucję. I oto jest właśnie ten wynik tej mojej 18-letniej pracy. I dlatego bym miał pytanie, jak to zrobić, żeby ta konstytucja stała się najwyższym prawem w Polsce. Dziękuję bardzo. Najlepszą odpowiedzią powinien pan kandydować na prezydenta Polski. Nie, no bo taka jest prawda, tak? Ja uważam, że polska konstytucja, że moim celem nie jest dokonywanie rewolucyjnych zmian w Polsce. Ja uważam, że niewiele trzeba zmienić, żeby ten kraj uczynić lepszym. Ja nie jestem z natury rewolucjonistą, ja jestem raczej konserwatystą. Zmiany, których ja dokonę w Polsce, będą miały charakter konserwatywny, ale w pozytywnym tego stopnia znaczeniu, bo ja mówię o połączeniu tradycyjności i nowoczesności. Rewolucje, proszę Państwa, przeważnie nie przynoszą nic dobrego. Zobaczmy, ile się rewolucji wydarzyło chociażby w ciągu ostatnich kilku lat. Zobaczmy, co się działo we wszystkich krajach arabskich, gdzie miała miejsce arabska wiosna. Nie należy wprowadzać zmian rewolucyjnych. Właśnie być może, że dlatego odnieśliśmy pewnego rodzaju klęskę w Polsce, że nawet w naszych przemianach, w tej transformacji systemowej było zbyt dużo zmian o charakterze rewolucyjnym. Mam tutaj na myśl przede wszystkim Balcerowicza. Balcerowicz w sposób radykalny, rewolucyjny chciał przekształcić polską gospodarkę. Jak to się zakończyło? Zakończyło się to patologiczną prywatyzacją.
istotne. Nie chodzi o to, żeby dokonywać w Polsce radykalnych zmian, żeby od razu zmieniać konstytucję. Tutaj chodzi o to, żeby pewne punkty konstytucji zmienić, żeby na przykład wprowadzić do konstytucji zapis, o którym wspominałem, że ziemia oraz bogactwa narodowe Polski są własnością polskiego narodu. Żeby pewne rzeczy powiedzieć, należy w sposób właściwy zrozumieć, jakie są zagrożenia dla Polski. Zagrożenia dla Polski, ja bym określił, przede wszystkim związane są z procesami globalizacyjnymi. To właśnie globalizacja, procesy związane z globalizacją wprowadzają na rynek polski obcy kapitał. Ten obcy kapitał nie zna wyrazu patriotyzm. Ten obcy kapitał jest wyłącznie motywowany chęcią zysku. Dlatego też ten obcy kapitał tak naprawdę w dużej mierze jest dla Polski szkodliwy. To dzięki właśnie temu wychodzi z Polski tyle pieniędzy, te miliardy złotych, które uciekają z Polski, są w dużej mierze spowodowane faktem, że prywatyzacja w Polsce to była jednocześnie forenizacja, czyli po prostu utraciliśmy zakłady pracy, utraciliśmy banki, utraciliśmy gazety na rzecz obcego kapitału, który nie zna wyrazu patriotyzm. Będąc konserwatystą, a jednocześnie tradycjonalistą, ja wierzę w słowo patriotyzm. Ja uważam, że dla sukcesu Polski musimy być wszyscy patriotami. Musimy bronić naszego kraju. Ale do tego wcale nie potrzeba wielkich rewolucyjnych zmian. Trzeba po prostu pomyśleć, w jaki sposób naprawić służbę zdrowia. Należy pomyśleć, w jaki sposób zabezpieczyć interes emerytów i rencistów. Należy pomyśleć, w jaki sposób zabezpieczyć ludzi przed kredytami, które faktycznie powodują, że ludzie są niewypłacalni i tracą majątki. Należy doprowadzić do większego uspołecznienia gospodarki, czyli oprzeć ją nie tylko o agresywną konkurencję, ale jednocześnie o współpracę związaną z kapitałem pracowniczym firm. Ale do tego wszystkiego, o czym mówię, moim zdaniem nie potrzeba, przynajmniej w tym momencie, zmiany konstytucji. Zmiana konstytucji jest rzeczą bardzo poważną. Wiążą się z tym dalekosiężne skutki. I najczęściej tych skutków nie możemy przewidzieć.